Włosy w czasie kwarantanny zaczęły żyć własnym życiem, ale część ludzi nie mogła znieść ich wyglądu i zdecydowała się na stworzenie domowych salonów fryzjerskich. Mama widoczna na filmie na pewno pożałowała, że poprosiła córkę o obcięcie grzywki. Każdy fryzjer patrzący na dzieło jej pociechy maciarki, a oglądając nagranie chce się płakać i śmiać się jednocześnie. Ten film to prawdziwa przestroga. Włosy i ich pielęgnacja nawet bez światowej epidemii nie ułatwiały nam życia. Na szczęście rządzący ogłosili, że już od poniedziałku 18 maja. Niektórzy w czasie kwarantanny zdecydowali się na amatorskie salony fryzjerskie, a przykład tej mamy pokazuje, że to nie zawsze dobry pomysł. Jak obciąć włosy w domu? Włosy dzięki regularnemu podcinaniu stawać się mają mocniejsze, jednak fryzjerzy trafili na przymusowe wolne i wiele osób korzystających z ich usług musiało radzić sobie bez nich. Chociaż część klientów korzystających z tego sektora usług zdecydowała się przeczekać ten trudny dla nich czas, są też tacy, którzy w trakcie kwarantanny zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce. Prawdopodobnie pytanie, jak obciąć włosy w domu, było jednym z częściej wyszukiwanych tutoriali w internecie. Znajomość teorii nie idzie w parze z praktyką, dodatkowo połączenie tego z pomysłem zmiany wizerunku brzmi jak przepis na małą katastrofę. Obcięcie grzywki przez fryzjera gwarantuje odświeżenie wyglądu i wydobycie naturalnego piękna twarzy, jednak w domowych warunkach sprawy przeważnie toczą się zupełnie inaczej. / Krótkie włosy. Nie tak wyobrażała sobie efekty kobieta, oddając się w ręce swojej córki. Autumn jasno określiła swoje oczekiwania względem wizyty w domowym salonie fryzjerskim. Mama poprosiła ją o obcięcie grzywki i zaznaczyła, że nie chce, by była ona zbyt krótka. Niestety, pociecha nie wzięła sobie do serca prośby matki i zaszalała z nożyczkami. Efekt doprowadza do łez nie tylko fryzjerów, każdy oglądający to nagranie będzie gorąco współczuł tego, co stało się z jej włosami. Nagranie może być przestrogą w momencie, gdy zechcemy sami zmienić nieco długość swoich włosów. Warto zastanowić się dwa razy. Dwa. Kwarantanna nie na wszystkich wpływa dobrze. Mama, widząc efekty fryzjerskich poczynań swojej córki, wygląda na załamaną. Nie można się temu dziwić. Patrząc na nią jednocześnie chce się śmiać i płakać. Całe szczęście, że włosy odrosną. Lepiej unikać takich szalonych pomysłów i poczekać, aż naszymi włosami zajmą się profesjonaliści. Szukając sposobu na nudę można m.in. skrywających się na zdjęciach. Źródło: Superexpress.